wszystkich serdecznie na kolejnym moim krótkim filmie. Tym razem bohaterem odcinka będzie zamek, wszystkim myślę doskonale znany. To jest zamek stosowany w zwykłych tych szafach metalowych na dokumenty. Oczywiście nie na dokumenty tajne, ani nie na dokumenty z wrażliwymi danymi, ale wszystkie dokumenty, które RODO na przykład wymaga, to już spełniają te normy, czyli wszystkie dane personalne w szafach z takim zamkiem już mogą tam być, ponieważ mówi, przepisy mówią jasno, że dokumenty muszą być zamykane na kluczyk, no i na kluczyk są, bo ta szafa jest zamknięta, trzeba włożyć kluczyk, wiadomo, przekręcić, wtedy można taką szafę otworzyć, zamknąć ją z powrotem, z drugiej strony do tych blaszek są przyczepione pręty góra-dół. No i przy przekręceniu zamka jeden się podnosi do góry, drugi się chowa i drzwi są w ten sposób otwarte. Znów później przekręcamy, one wchodzą w swoje miejsca i drzwi są zablokowane. Oczywiście można przekręcić kluczyk i wtedy zamek jest zamknięty. No i teoretycznie ten zamek spełnia wszystkie normy, które spełniać powinien, aczkolwiek moim osobiście zdaniem producent tutaj zrobił jeden bardzo rażący błąd. Jest tu, nie wiem, czy to jest wada konstrukcyjna, czy to jest, nie wiem, jakiś błąd w produkcji, czy coś, czy oni tego... No ciężko mi nawet powiedzieć, bo ten zamek jest tak prosto otworzyć, że to nawet jest aż nieprawdopodobne. I w dalszej części materiału pokażę Wam, o co w tym wszystkim chodzi. No bo wiadomo, tak, no nie ma się co oszukiwać. No nie wymagajmy od tego zamka, że on będzie super nie wiadomo jaki, no bo do szaf z wrażliwymi danymi dokumentami są całkiem inne zamki. Są dużo lepszej jakości zamki w jakiejś klasie. No to jest zwykły zamek do zwykłej szafy na zwykłe tam papiery. Aczkolwiek, jeśli RODO wymaga, żeby były zamykane papiery na klucz, no to już w tej szafie można teoretycznie to przetrzymywać. No ale zobaczycie, ile to jest warte, sami ocencie, czy warto tam cokolwiek trzymać. Ja tam ewentualnie kanapki na śniadanie mógłbym trzymać i chyba tylko tyle. No dobra, klient dzwoni, odbiorę i w dalszej części materiału pokażę, o co w tym chodzi. Hej. Zamek do szaf takich metalowych, takich blaszanych bardziej, na jakieś tam dokumenty, papiery, tego typu rzeczy. Ci wszyscy, co pracują w biurach, jestem pewien, że znają te zamki, to są bardzo popularne zamki. W większości takich zwykłych szaf metalowych stosowane, oczywiście pomijając szafy na dokumenty ważne, czyli z wrażliwymi danymi. Tam już są inne wymagania, inne zamki są stosowane. To są zamki stosowane zwykłe do zwykłych szaf metalowych. Przepisy RODO wymagają zamykania dokumentów pod klucz. No i ten zamek teoretycznie można zamknąć na klucz, czyli jest zamknięty. Można go kluczykiem wtedy po prostu otworzyć, tak? Pyk. Wyjąć dokumenty sobie, z powrotem go zamknąć. Pyk. I oczywiście zamek jest zamknięty, spełnia wszystkie normy. RODO już można tam przetrzymywać. Jakieś, no oczywiście nieważne dokumenty, tylko jakieś podstawowe takie dokumenty, jakieś faktury, pierdoły takie. Ale czy ten zamek jest coś warty? No niestety, kolejny raz muszę powiedzieć, że nie jest nic warty. No. Ten zamek ma jedną podstawową, można powiedzieć fabryczną wadę, którą, no nie wiem, czy producent nie przewidział, czy, no nie wiem, ciężko mi to powiedzieć, ale to po prostu, no nie jest nic warte tak naprawdę. No i pokażę Wam, dlaczego to nie jest nic warte. Więc tak, gdyby ktoś zgubił, a zdarza się w biurach, że gubią kluczyki, takie kluczyki, o, taki podwójnie nacinany z dwóch stron, czyli wszystko ładnie, pięknie wygląda. Gdyby ktoś zgubił kluczyk, zadzwonił po ślusarza, to zapewne ślusarz by przyjechał, zrobiłby dokładnie coś takiego. O,
i zamek by otworzył, skasowałby za otwarcie. Dziękuję, do widzenia. I jest po temacie. Zamknijmy go z powrotem, żeby nie było. Jest zamknięty. No i wydawałoby się, że no dobra, ślusarz ma odpowiednie narzędzia, więc sobie z tym może poradzić. Faktem bardzo szybko, ale może sobie z tym poradzić. Natomiast co ten zamek ma w sobie nie tak? No i teraz patrzcie, coś wam pokażę i sami zdecydujecie, czy to jest coś warte, czy nie. Mianowicie wystarczy zrobić tak. Tak, tak i zamek jest już otwarty. Czyli po prostu odgiąć tą część plastikową, gdzie jest ta blokadka i zamek jest otwarty. Później wystarczy zamknąć i znów jest zablokowany. No po prostu masakra, po prostu dużo jest tych zamków. Ja wiem, że to jest w biurach, że nie potrzeba do tego nie wiadomo jakich zamknięć czy coś, no ale chociaż kurde mógłby ten producent się jakoś bardziej postarać zabezpieczyć to, no nie takim prostym sposobem, bo to jest po prostu, no nawet nie mam słów na to, bo rozumiem, okej, ślusarz jeszcze przyjedzie, otworzy to z narzędziami, zejdzie mu się krótko, no ma wiedzę czy coś, no ale tutaj tak naprawdę to nawet narzędzie nie jest potrzebne, no. To jest to narzędzie. No kurde, po prostu masakra. No, no i tak kolejny film o nic niewartym zamku chciałem wam przedstawić. To chyba tyle.